Here you are. Cześć wam dzisiaj, jest widz wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Weathering Waves serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że podziało się ludziska podziało, Więc wczorajszy odcinek był nagrywany z dużym wyprzedzeniem, to znaczy ponad 24 godzin. I dzisiejszy odcinek też jest nagrywany z wyprzedzeniem około 24 godzin. Jeżeli nie, minimalnie więcej, bo jest dość wcześnie jak to nagrywam, więc z mojej perspektywy, z mojej perspektywy co tam poleciało? Przeciwnicy się sklepali między sobą, a przeciwnicy tu się klepią między sobą. To jest jedna z tych rzeczy, o której gadaliśmy wczoraj na streamie, czyli przedwczoraj na streamie z waszej perspektywy, że spawnią się moby i tłuką się między sobą, a my tylko biegamy i zbieramy echa, więc jest tak. No, ale przejdźmy do tego streama i powiedzmy o nim słów parę. Więc przede wszystkim jesteście osą, Chciałem bardzo podziękować Zakierowi Olsonowi za zorganizowanie tego i przygotowanie tego wszystkiego. Było mega, aczkolwiek side tracków i dyskusji na tematy niezwiązane z buwą było za dużo, za dużo. Przeczytałem wasze komentarze w temacie i będziemy się z tym pilnowali nie będziemy aż tak bardzo daleko odchodzili od, no, planu głównego, czyli, czyli rolowania i gadania o grze. Bardziej, bardziej chodziło o te rzeczy chyba bolesne i jakieś takie totalnie odstrzelane w kosmos i traki i gadanie o innych grach niż, niż o samo nasze gadanie nie na temat. Zrozumiałem. Lekcja odrobiona, więc jesteście osą. Awesome. Z drugiej strony, Wizu się totalnie nie spodziewał i troszeczkę zaskok z mojej perspektywy, gigantyczny zaskok z mojej perspektywy, bo nie spodziewałem się, że wlecimy jakakolwiek piątka, bo miałem zbyt mało rolek, żeby dostać piątkę. Więc to była jedna rzecz. Z tych wszystkich rolek które miałem, faktycznie nie poleciała piątka, ale na pierwszym ten polu wpadło mi to. A jak już mi to wpadło, no to już nie było wyboru. Wydajemy całą walutę odłożoną. Ten, ten, wiecie, z rolowania ta waluta, taka co wam leci. Jak to się tutaj nazywa? sprawdźmy, jak to się tutaj nazywa. Możemy przecież co do ręki sprawdzić. Koralowiec. Z koralowca to, co poleciało, wymieniłem na Radiant Tidy. No i poleciała mi ona, poleciała mi ona i, i byłem zachwycony i mnie troszeczkę zatkało, no bo miałem 50-50 do wygrania, bo to moje pierwsze rolowanie w ogóle w tej grze na postać premium, więc yy, nie miałem żadnych ralek puszczonych, więc zero... Okej, Ok, fajnie, mega, wygrało się. <ścoughs> I double tap się od razu zrobił, więc eee, dziękuję Wam. Jesteście osom. Awesome. Rozbawyszymy to rolowanie jeszcze na części pierwszej. Jak będę miał, jeśli będę miał statystyki, to je Jeśli nie będę miał statystyk, to to, to to ogólnie dziękuję wszystkim, którzy brali udział. Jesteście osom. Awesome. Na samym początku trafienia nie były aż tak zachwycające. Było takie, troszkę walczyliśmy o no, życie to może nie, ale o dobre trafienia trzeba było walczyć i trzeba było sporo rolek. A potem, jak się ludzie rozkręcili, no to jakieś double tapy się trafiły. I właśnie dużo fajnych takich trafień, było ładnych trafień, więc druga połowa rolowania była bardzo mocna. Pierwsza połowa była no, lepsza niż po chlorę w gęszinie na pewno, ale zachwytu nie było. Parę osób do Kajetu niestety trafiło, więc trzymam kciuki, jak wam wleci, jak wam wejdzie, dajcie mi znać z chęcią was z tego Kajetu wykreślę. Bardzo, bardzo bardzo chętnie was z tego Kajetu wykreślę. Jeżeli jesteście świeżynką tutaj, nie wiecie o co z Kajetem chodzi, to ja mam takie coś, co jest podpisane DerpNote i zapisuję tutaj osoby, które nie trafiły tego, co chciały, bo się wami przejmuje i chcę wiedzieć, jak komuś coś później poleci żeby mógł wykreślić, żeby było takie okej, okay, czyli jednak z tego rolowania ci co wyszli niezadowoleni to jednak trafili to co chcieli po rolowaniu jest git, jest dobrze, na takiej zasadzie ja to traktuję, a ten derp note, ten kajet się przerodził w formę groźby że jeżeli nie trafisz tego co chcesz to ja cię do kajetów wpiszę, więc na tej zasadzie to działa, to oczywiście schodzący żart bo tu się nic innego nie dzieje, ale czasem parę razy kajet się przydał jak się jacyś sponsorzy pojawili i się zapytali dobra wizu, to daj mi niki. osób, które nie trafiły tego co chciały i ja się tym zajmę. Więc i takie rzeczy u nas były. Nie? Więc tak, tak, tak tylko Wam rzucam, jeżeli jesteście nowi i nie byliście na gęsi nowych rolowaniach, zdarza się to może nie jakoś super często, ale co jakiś czas się zdarza, jeżeli ktoś tam widzi, że na przykład młodsi gracze są, którzy są free to play, no bo jak mają być inaczej, no to jest takie dobra. To, to czas wspomóc młodszych, więc to je jedno Druga rzecz jest taka, że Woodering Waves jedzie ostro, jeżeli chodzi o zasięgi, bo kiedy zbliżyliśmy się do Jinshi i startowaliśmy z tym wszystkim, to Woodering Waves stał się najpopularniejszą grą w Japonii, jeżeli chodzi o instalowanie, jeżeli chodzi o ogarnianie paru rzeczy, no zrobiło się bardzo, 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 bardzo grubo i wuwa zaczęła trendować w kwestii popularności i to bardzo mocno. Do tego stopnia mocno, że stała się numerem jeden w wielu regionach, w tym, no, tej Japonii wspomnianej i jest to mocno, strasznie mocno na plus, bo, no... Jest duża konkurencja, bardzo duża konkurencja, więc gadanie o tym, że wyskakujemy w Japonii na numer 1, a Japonia jest największym rynkiem, najmocniejszym rynkiem, tak patrząc per capita, jeżeli chodzi o ilościowo, to Chiny ich przebijają, bo po prostu Chińczyków jest więcej, no ale jeżeli chodzi o Chińczyków, to tam też jest inna sytuacja i jest inaczej. Jeżeli chodzi o Chiny, też chyba wytrendowali się na numer 1, jeżeli dobrze rozumiem. Nie mam pewności, czy faktycznie tym numerem 1 zostali, bo nie mogę znaleźć statystyki, która by to potwierdzała. Nie mogę znaleźć z tego okresu, z tych dni, żadnej statystyki. Takiej wiarygodnej, o, na tej zasadzie Ale zakładam, że tak, bo jeżeli na Japonię byli numerem jeden Jeżeli na Amerykę byli w większości numerem jeden Jeżeli w Europie też zdominowali, no to wygląda to bardzo dobrze I to się oczywiście przełożyło na zarobki Bo tutaj lecąc z Ryu, Uku, Sensei Chyba tak to się będzie czytał Ryu to jest w ogóle od smoka Sensei to Sensei, no to jest Sensei, nie? Tekst, zacytowałbym, że Jinian, kocham cię bracie, ale, ale, no come on Od samego początku tego banera, czyli od startu gry Aż do wejścia tego bannera, zarobił ten kolo i wszystko naokoło, czyli Blessing'i, i battle Pass'y i cała reszta hajsu uzbieranego przy jego okazji zarobiło się mniej niż w pierwszą dobę Jinlin, podobno zdaniem właśnie Ryu Uku sensei. Jeżeli nie poprawnie wymawiam, to, to też poprawcie mnie w komentarzu, muszę sobie zakodować tego gościa, bo widzę, że on w tej społeczności jest bardzo znaczący, więc. Withering Waves jest numerem jeden, jeżeli chodzi o zarobki na iOS-a na samą Japonię, co jest mega wygrywem, bo jeżeli wskoczyli na miejsce pierwsze, to oznacza, że już mamy bardzo dobry start, a właściwie start był rocky, ale jak tylko kierownica przestała nam drżeć w dłoniach, to teraz jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Co więcej, właśnie cytując różne źródła, nie tylko Ryuku Sensei, no to baner Yin-Lin zarobił w te 24 godziny więcej hajsu niż wszystko od premiery do wrzucenia Yin-Lin w tym momencie. Więc dajcie znać, jak to wygląda z mojej perspektywy Yin-Lin, totalna dominacja, ja się bardzo cieszę w to, co poszło i też to jest ten moment, że już za nam się dobijać do supportu, hej, hej, no weźcie ode mnie te pieniądze, bo ja chcę od was kupić ten odpowiednik blessinga i mi nie dajecie, nie dajecie, a fajnie by było was wspomóc, bo się naprawdę dobrze bawię w tej grze, pomijając, że nie mam czasu grać tyle, ile bym chciał, mojej postacie dalej są niezrobione, wszystko jest tu niezrobione, wszystko jest co niezrobione. Cały czas siedzę i rozkminiam rzeczy, które dopiero do tej gry będą się zbliżały, zmierzając się tym, co w grze już jest, troszeczkę porażkę, ale okej, okay. cyferki jakieś tam różne wam powrzucałem, screenshoty z tych wszystkich rzeczy, które szaleją po internecie, zapewne w przeciągu kilku tygodni, albo i na koniec tego miesiąca Tower, będziemy mieli dane jak to faktycznie wyszło, więc będziemy mogli potwierdzić co z tego było prawdą, a co niekoniecznie I jak bardzo dobrze jest, bo wygląda na to, że jest dobrze, że tym razem bez żadnych czkawek i potknięć się jest tym razem bardzo, bardzo dobrze, więc Przejdźmy do uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej Pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tej informacji muszą okazać się prawdziwe Niektóre z nich mogą być trefne? od samego początku inne prawdziwe w momencie wycieku, ale zmieni się do chwili wejścia na serwery live, więc dziś zajmiemy się, miałem bardzo rozbudowany scenariusz na dzisiaj, ale chyba go troszkę skrócimy, więc jutro zajmiemy się tym, co nowe postacie będą robiły na placu boju, jakie mają skille, jakie mają animacje, co poleciało wczoraj w trakcie naszego streama, zaczęło wszystko się wysypywać i tja. Więc zacznijmy od tego, czy to jest przypadek? Nie sądzę. Więc jeden z motywów, który jest bardzo popularny na rynku, żeby nie sięgać od razu po Kenshi na hojo i to, co oni robią, tylko jeden z bardzo popularnych motywów na rynku jest taki, że jeżeli macie jakiegoś takiego potentata, największego gracza na rynku, na przykład jak Blizzard z ich World of Warcraft to jeżeli prześledzicie to co się działo albo żyliście tym na bieżąco grami MMO tak jak ja w tamtym czasie kiedy te gry wychodziły, interesowałem się wszystkim, gram we wszystko co było. Teraz za bardzo nie gram we wszystko co jest, bo niewiele jest w świecie MMO, ale jeżeli chodzi o cały okres tego rozwoju, to kiedy pojawiały się kolejne gierki, które miały stanowić realną konkurencję dla Warcrafta i była to taka konkurencja, że faktycznie to co było z bety mogło zagrozić WoWowi. Oczywiście fanboje wowa i ten kor graczy nie przejdzie, ale dla ludzi Którzy się od odbili, albo na różne inne sposoby są niedzielnym graczem, doskakującym raz na jakiś czas, to były gry, które mogły ich totalnie zagarnąć i wyciągnąć z rynku w swoją stronę. I World of Warcraft, większość swoich dodatków, jeżeli nie wszystkie, po dwóch pierwszych zaczął terminami premiery dostosowywać do tego, żeby jak najmocniej uderzyć w konkurencję. Więc wychodzi taki Wild Star, ale kto zagrał Wildstara, kiedy wychodzi. Nie, wtedy nie była Pandaria. Pandaria to uderzyła w Glitwarsa dwójkę, któremu też mocno przycięła skrzydełka. Ale jeżeli chodzi o Wildstara, to nie pamiętam, który dodatek był, ale został dostosowany do tego, żeby walnąć Wildstara i faktycznie znokautowali ich na dzień dobry. Wildstar się potykał własne nóżki i od samego początku, miał dość trudny start. Świetna gierka, mega pomysły, ale kilka koncepcji było jakby niedorobionych i to nie pykło. Więc kuleli, 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 potykali się własne nóżki, aż w końcu stwierdzili, że przejdą na model free to play i zrobią jakby relaunch, że przechodzimy na model taki, że wszyscy Mogą zagrać się, co mogą spróbować i wtedy wychodził kolejny dodatek z WoWa, który też dostosowali terminem, żeby zagłuszyć ich reklamą, premierą i wszystkim i zmasakrowali Wildstara. Więc wiele gier oberwało w ten sposób, kiedy twórcy dużej produkcji tego potentata na rynku kminili, Dobra, jak dostosować swoją premierę, żeby uderzyć w konkurencję, bo możemy konkurencji przyciąć skrzydełka samym faktem, że istniejemy, przesuniemy to, co i tak mamy wydać. Przesuniemy w tydzień w tą, w tydzień w tamtą, miesiąc wcześniej, kwartę później nie robi nam to dużej różnicy, ale im zrobi ogromną konkurencji zrobi ogromną różnicę. To jest to, o czym gadaliśmy w sumie na odcinkach z Genshin'a przed premierą wówy, że tu jest przesunięte to, że przesuwają Zen Lezong Zero, żeby uderzyło w to, jada, 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 są różne kombinacje. I hojho ho wystawiło się na klaska, bo kminili i najbardziej jak mogą, jak mogą uderzyć Withering Waves i dostosowali to tak, że no, kiedy będzie chodziła plus minus aktualizacja 1.1, to wyjdzie Zen Zero i zagłuszymy ich bardzo mocną reklamą. Nie wiem, czy macie też, tak jak ja, same reklamy z Zen Zero, ale ja mam same reklamy z NL Zero, więc jest takie, WuWy reklamy nie widziałem. Jeżeli chodzi o Genshin, reklam troszeczkę gdzieś tam, jak Jakoś, jakiś czas temu było, teraz nie za bardzo. Samerykam z Amerykanem ze Zero mam, który wychodzi dopiero w lipcu, come on! Więc premiera z Legend Zero była dostosowana do tego, co miało być aktualizacją 1.1 w WWE, ale Kuro Games przesunęło tą aktualizację dużo wcześniej i teraz Yinling, która wyszła, i liki, które są najprawdopodobniej, najprawdopodobniej kontrolowane przez Kuro, czyli Kuro daje swoim ludziom te liki, które oni mają puścić w Ether. Nie jest to potwierdzone info oczywiście, ale, ale spekulacja bardzo mocna jest taka, że jest to kontrolowane kontrolowany lik. Jeżeli jest to kontrolowany lik, to jest bardzo mądrze rozegrane, bo liki z aktualizacji 1.1 zażarły całkowicie. Premiera 47 w Genshinie i liki z 48 w Genshinie. Więc liki do 1.1 w Wuwie rozniosły w mojej bańce, a tu są sami ludzie zajmujący się likami. Większość z nich ma jakieś kontakty w HoYo. Więc to są ludzie zajmujący się konkretnie Genshinem, a hobbystycznie patrzący na inne tytuły i gadający o likach z innych gier, bo tam po prostu insajdu nie mają, więc na ten temat się nie wypowiadają. I wszyscy gadają o tym, co jest na animacjach postaci takich jak czy Changli do 1.1 i nikt za bardzo nie mówi o tym, co mają na rękach wyciągnięte z plików do 4.8. Albo o rzeczach, które zaczynają się z do 5.0 w gężinie. Wygląda na to, że Hoyo próbując dostosowywać premiery, o czym wam z Inside'u mogę powiedzieć, że to jest prawie bankowa informacja, że to jest celowe, te przesunięcia różnych terminów, że, że, że to nie jest przypadek, to się postawili w takiej sytuacji, że jeżeli Kuro Games celowo odbiło piłeczkę, to bardzo mocno odbiło tą piłeczkę, więc z mojej strony jest wow! Żeby się nie rozkręcić, za bardzo powiedzmy dzisiaj jeszcze tylko o dwóch rzeczach i pierwszą z nich jest bamer na pierwszą połowę aktualizacji 1.1, który mamy i jeżeli to faktycznie dostaniemy, to wygląda, że będzie bardzo fajnie. Więc pierwszą postacią pięciu gwiazdką, w aktualizacji 1.1 Jeżeli nic się nie zmieni, oczywiście, będzie Jinsi, Insi, Jinxi? Jinsi chyba i jest to ta smocza dziewczynka, o której słyszę bardzo mieszane informacje od ludzi, którzy twierdzą, że tam na becie robią rzeczy, więc. To nie to, że jest jakiś insight, tylko ludzie twierdzą, że no, 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 mamy tam swoich ludzi i wizu, wizu, wizu jest takie ten, więc się to z dużym przymrużeniem oka, ale ona na papierze nie wygląda jakoś wybitnie, animacje ma cudowne, podobają mi się bardzo, nawet może troszkę bardziej niż czangli, ale tej animacje ze smokiem są mm, mm, 10 na 10. Jednak informacja, jakie dostaję o tym, co ona tam robi, to jest dużo słabsza niż było zakładane, że będzie, przy czym ona jest smoczą dziewczynką, a smoki nie mogą być słabe, bo to jest chińska gra, więc prawdopodobnie będą ją bafowali. Taka informacja poszła. Ile w tym prawdy jest? nie wiem, nie jestem w stanie tego zweryfikować. Więc nasze spektro DPS biegające z Broadbladem, z tym mieczem dwuręcznym, będzie miało czterogwiazdkowe postacie na swoim banerze, takie jak Sanhua, Yang, Yang oraz Danjin. Więc jeżeli ktoś chce złapać coś z tych czwórek, to to, to Jin Shi, pierwsza połowa aktualizacji 1.1, czyli za ile dni tam? 19? 18 dni pewnie będzie? Tak, z waszej perspektywy 18 dni plus minus, kiedy ten odcinek leci live, albo nawet troszeczkę więcej, bo tak jak mówię, tam rozjazdy czasowe są. Jeżeli chodzi o Drugą połowę to też mamy to, co powinno się na tym banderze znaleźć, i oczywiście bierzcie to z wielkim przymrużeniem oka, i jeszcze większym ziarnem soli, bo banery bardzo łatwo jest zmienić, tak samo jak w Genshinie, w Star czy w tych wszystkich gierkach, gdzie tam są kolejne banery na rotacji. No to jest bardzo łatwo pozmieniać i po podkręcać i powykrzywiać tą rzeczywistość. Na drugą połowę zaplanowana jest Chang'li, której animacje są, wow, dają radę. Zapraszam bardzo na Discorda, możecie zobaczyć te wszystkie rzeczy, które będę w najbliższym czasie odcinek po odcinku rozbebeszał na części pierwsze. No i to też miało być dzisiaj, ale już mi wyszło 15 minut. A chciałem zrobić góra 12-minutowe nagranie, więc Jeżeli chodzi o Changli, ona jest w drugiej połowie. Oczywiście pięciogwiazdkowa postać, nie Paira, jak to się tutaj nazywa, Fujin. Fujin biegająca z mieczem jednoręcznym, tej te animacje, te ciachnięcia takie wygląda, jakby miała jakieś kosy na łańcuchu, a nie miecz, ale to, to może ja. I czterogwiazdkowe postacie, które towarzyszą Changli, to jest Baiji, Tooji oraz Mortefi. ja tutaj zaczynam widzieć problem w czwórkach, których nie ma zbyt dużo i mamy już je na bardzo mocnej rotacji powracające w pierwszej aktualizacji, która jest po premierze gry, więc więc raz, dajcie znać, co myślicie na temat tych czwórek, i co myślicie na temat banera Changi z Baji. No, no Hilar jest, jest, to oczy do tego ta oczy. Bardzo popularna była na wczorajszym, przedwczorajszym z waszej perspektywy streamie i Mortefi, który jest jedną z lepszych czwórek z tego, co słyszę. Chociaż z bety przed premierą gry, ciekła informacja, że Mortefi został przez jedną tam zmianę w gameplayu znerfiony do gruntu i jest bezużyteczny. Totalnie to po wyjściu gry słyszę, że, że Mortefi rządzi i to rządzi niepodzielnie, więc dajcie znać, co myślicie na ten temat i może troszkę odchodząc od tego, potrzebuję waszej opinii w temacie, co. Myślicie o czwórkach i czy niedobór czwórek, potencjalny niedobór czwórek do masowo wychodzących nowych piątek, to jest coś, co może być zagrożeniem na przyszłość? Tak jak w Gęszynie mamy teraz gigantyczny hejt na to, że cały czas dają Beneta, cały czas dają te postacie, które już wszyscy mają oklepane do bólu od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Nowych czwórek jest na lekarstwo, jak są, to i tak nie trafiają na banery, więc cały czas rolujemy po ten sam w który mamy od dawna i nie ma tej przyjemności, że jest nagroda pocieszenia przy rolowaniu po pięciogwiazdkową postać. Oczywiście teraz dla nas wszystkie te postacie są nowe, więc. Mało kto ma już te postacie czterogwiazdkowe wyrolowane na maksa, to może być takie tylko wstępne wrażenie i złudzenie, bo za chwilę wysypią tych czwórek, albo i nie wysypią. Więc pytanie do Ciebie jest takie, jak się na to zapatrujesz? A ja na tym już kończę dzisiejszy odcinek, bo chciałbym powiedzieć, że kocia sztuka wciąż trwa, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do wspólnej zabawy w tym konkursie i oczywiście drugi konkurs z Bokenem, który przewalił fadiłgowy komputer moment temu. Zapraszam również tutaj do wspólnej zabawy takie fajne zabaweczki sztuk 3 są do przytulenia i do prywatyzowania, więc zapraszam na to. Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym Wasze wsparcie. Jest nieocenione. Lisi magowie, Wasza magia jest potężna, jesteście osomnici, arcy mogowie, Wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy osomnici, twitcher nauci, Wasza magia jest twitcher potężna jesteście jesteście twitcherosomnici. Na twitchu widzimy się już na dniach najprawdopodobniej i w tym tytule. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego dzonka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech rowery karenci Wam sprzyja. Do następnego i hej! Pauzowałem na szybką kierkę, bo chciałem zobaczyć i przyjrzeć się bliżej do tego zachodu słońca, który wymiata zachody. W tej grze też dają radę. Też daję. Mam wrażenie, że jestem gdzieś w Liyue i widzę tu takie drzewo, gdzie tam jest ee, wang shu in Tak, Wangshu'in. Jakiś, jakiś taki vibe w tym momencie złapałem. Podobieństwa, ludzie, podobieństwa.